Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Jakubie. Odpowiadam na Pana pytanie dotyczące choinki. Ale pozwolę sobie najpierw przeczytać, bo Pan tu Jakub tutaj pisze w kilku słowach o sytuacji. Choinka to ważny element w moim domu w czasie świąt. Zastanawiam się, czy kupić taką profesjonalną w sadowniczy.pl, które mi się podobają, czy może jednak taką z placu gdzieś w mieście. Nie chcę w moim życiu złej energii. Dobrze, w takim razie Panie Jakubie odpowiadam na pytanie, jaką choinkę powinien Pan kupić? Czy profesjonalną sadowniczy.pl, czy też jakąś z placu gdzieś w mieście? Jaka choinka będzie korzystniejsza dla Pana Jakuba? Jaką choinkę powinien kupić Pan Jakub? Czy profesjonalną z sadowniczy.pl, które się Panu Jakubowi podobają, czy taką z placu gdzieś w mieście? Ażeby nie było złej energii. Jaką choinkę kupić? Dobrze. Czy profesjonalną sadowniczy.pl? Czy taką z placu gdzieś w mieście? No tutaj mi wychodzi zdecydowanie pozytywnie jest sadowniczy.pl. Natomiast z placu gdzieś w mieście tutaj należy dokonać jakiejś transformacji, zmiany, tak? Bo tutaj jest karta śmierci, czyli karta rada, karta transformacji, zmiany, karta jakby gdzieś tam przemiany, tak? Takiej wewnętrznej, czy też jakichś działań. Natomiast po kolei, jeżeli chodzi o profesjonalną sadowniczy.pl, które się Panu Jakubowi podobają, co jest na ta karta asa mieczy? As mieczy mówi o decyzji, o konieczności podjęcia decyzji, ale również o odcięciu się od przeszłości, od negatywów, od jakichś takich negatywnych działań, tak? Czyli as mieczy mówi, zdecyduj się, podejmij decyzję, już czas, należy konkretną decyzję podjąć i w tym kierunku zmierzać. Co jest na nie trójka kielichów? To trójka kielichów generalnie w pozycji właściwej, tak? Prostej mówi o zabawie, o imprezach, o ucztach, o spotkaniach towarzyskich, o imprezowaniu, o świętowaniu, o powodach do świętowania. Natomiast tutaj w negatywie mówię o tym, że no nie każdy może będzie zadowolony jakby z tej choinki, tak? Że komuś tu z domu, tak? U Pana z rodziny, czy to jakaś taka bliska osoba, no nie będzie zbytnio zadowolona, nie będzie gdzieś tam takich no powodów do świętowania, powiedzmy tak. Nie będzie, no nie będzie jakaś, ktoś po prostu z rodziny najprawdopodobniej no nie będzie zachwycony, że tak powiem, tą choinką. No ale karta rada, ósemka buław. Ósemka buław mówi, żeby się nie przejmować, że to jest szybki, dynamiczny bieg zdarzeń, szybkie działania, to jest aktywność, to są też takie rozmowy, konwersacje, również szybkie spotkania, także jakieś rozmowy zdalne, online, tak, spotkania, ale również jest taki dynamiczny bieg zdarzeń, pozytywna karta, bardzo optymistyczna, mówiąca o tym, że tak naprawdę wszystko idzie w dobrym kierunku, że wszechświat nam sprzyja, że gdzieś tam nasze plany wystrzeliwują, tak, w kosmos, tak jak tutaj te buławy, także jak najbardziej fajna, dynamiczna, energetyczna i taka buławowa, ognista, tak, energia, energetyka, więc karta rada to jest jak najbardziej przemawiająca za choinką tą profesjonalną sadowniczy.pl. Natomiast jeżeli chodzi o taką splatę gdzieś w mieście, to jest na tak siódemka kielichu, tutaj jakieś może mieć Pan jakieś założenia takie co do tej choinki, natomiast one mogą mieć niewiele wspólnego z rzeczywistością, tak, być może coś Pan zakłada na siłę, tak, na zapas, przepraszam, albo forsuje na siłę, być może ma Pan jakieś wyobrażenia, no ale to jakby odbiega od tego, jak jest w rzeczywistości, no coś tutaj takiego się zarysowuje. Co jest dla niej królowa denarów? No i tutaj również, tutaj znowu jakaś kobieta cenna Pana sercu, tak, będzie przeciwna, ażeby taką choinkę kupić. Ewentualnie, tak, tutaj gdzieś tam... no będzie po prostu, nie będzie jej to się podobało, tak, że to będzie jakaś choinka z placu gdzieś w mieście, czy też, no nie będzie po prostu za tym zakupem, tak, jakaś kobieta, która jest dla Pana, z Pana punktu widzenia istotna. No i karta rada, karta śmierci, czyli należałoby zmienić jakby podejście, czy to zmienić działania, a jakaś transformacja, przemiana tutaj jest niezbędna. Także według kart tutaj, no bardziej korzystniej jednak wychodzi zakup choinki profesjonalnej sadowniczy.pl, tutaj w Pana przypadku, tak karty mi tutaj podpowiedziały. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, tych samych trafnych decyzji. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.